Witam Was w Dubaju, największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj nic nie nagrałem, cały dzień spędziłem na dojeździe, bo o 5 rano pobudka, 4 godziny dojazdu do Katowic, 3-4, potem 5 godzin lotu i 2 godziny, żeby się dostać z Abu Zabi, czyli stolicy, do Dubaju. Za mną najwyższy budynek na świecie i generalnie symbol tego miasta, czyli Burj Khalifa. Z tego co pamiętam, to ma ponad kilometr wysokości. W Dubaju jestem tylko dzień, a następnym celem jest Katmandu, czyli Nepal. Idę poszukać śniadania, bo jeszcze niczego nie jadę. Może być ciężko. Teraz w krajach arabskich trwa Ramadan, bo jest kwiecień. Więc zobaczymy. Nigdy nie byłem w takim okresie tutaj. Nie mam pojęcia, czy jakieś restauracje działają, jak to wygląda. Bo na pewno nie można jeść i pić w miejscach publicznych. A jak to wygląda w budynkach, się zobaczę. A tu jest Burj Khalifa przed. I jakiś jeszcze inny wieżowiec. Zobaczcie, jak wysokie to jest. Kurde. Przyznam, że robi wrażenie. I przyznam, że jeździ dużo dobrych samochodów. Co chwilę jakieś BMW, Land Rover. Się powodzi w Dubaju. Sprzedaż ropy popłaca. O 10 otwierają Dubai Mola. To wtedy tam pójdę. Ale nie wiem, czego się spodziewać. Niektórzy tacy wkręceni zakupowicze uważają to za, nie wiem, Mekkę zakupów, a niektórzy idą tam na 10 minut i wychodzą, bo to nie dla nich. Więc ciekawe, jakie będą moje odczucia. No i w końcu doszedłem. Za 30 minut lazłem. Nice. I tu są te fontanny. Chyba dosyć znane. Bo na każdym zdjęciu je widziałem, jak wpisywałem Burj Khalifa. Za mną są Wings of Mexico. Oto coś. Ludzie sobie robią na nich zdjęcie z widokiem na Burj Khalifa, ale powiem szczerze, że słabe wychodzą, bo te skrzydła zasłaniają cały widok. I widać tylko osobę, a nie najwyższy budynek, o który się głównie rozchodzi przez tych zdjęciach. Szczerze, to jest dosyć drogo. Za jakieś picie, nie wiem. Na przykład wodę litrową, chyba 6 zł, albo za kolę jakąś półlitrową też 6-7 zł. Więc takie ceny jak na zachodzie Europy. Chociaż Polska powoli się zbliża. Bo u nas też cały czas rosną. I to szybciej niż u innych. Jakbym mógł, to bym tu mieszkał. Szczerze. Ale tragedia musi być w lato. Bo jak w kwietniu jest... muchy. Jak w kwietniu jest 30 stopni ponad o 9 rano, to się musi dziać w lipcu, sierpniu. Przecież teraz są przez Mistrzostwa Świata w Dosze i musieli na listopad przenieść, bo inaczej byłoby za gorąco. Więc raczej jak już mieć dom, to żeby robić wypady w zimę. Ale to trzeba mieć sporo pieniędzy w sumie. Bo średnia cena mieszkania w Dubaju, jak tak patrzę orientacyjnie, nie podali za metr, ale za jakieś średnie mieszkanie, jest na jakieś muchy latają, za mieszkanie średnią cenę podali, dwupokojowe, to 1 100 000 zł. W sumie prawie jak w Warszawie. Tylko że nie wiem, jakie te mieszkania są, czy gdzieś na obrzeżach, może bliżej centrum, kto wie. Fajne jest, że wszystkie stacje metra,
pociągów, albo jakiekolwiek budynki są klimatyzowane. Oni też mają przystanki autobusowe, takie jak są u nas, tylko że właśnie z klimatyzacją. I kolejne place budowy. Cały czas się rozwijają. Przede mną Dubai Mall. Nie spodziewam się niczego wyjątkowego. Wszystkie galerie są mniej więcej takie same. W jednej jest po prostu więcej sklepów, a w drugiej mniej. Ale one są wszystkie zrobione w tym, jakby w tym samym stylu. No ale warto wejść, może akurat coś ciekawego będzie. A zwłaszcza magnesiki, bo z każdego miejsca trzeba kupić. A tam są w ogóle takie wykładziny na wodzie, w których można chodzić. Teraz trwa jakiś remont i są nieczynne, ale normalnie za 20 dirhamów można pochodzić. To tyle ciekawe, że czuć każdy ruch wody. 20 dirhamów to 23-4 zł za osobę. Dalej jestem bez śniadania, bo wszystkie kawiarnie pozamykane. Dlatego do Dubai Mall idę i liczę na to, że coś będzie otwarte. Już jestem w środku. Maseczki trzeba nosić, bo już się ochroniarz przyczepił. Niestety nie jest tak dobrze jak u nas, że olewają. Większość sklepów zamknięta, bo dopiero zaczynają działać o 10. Tyle z łażenia po Dubaju, bo już powoli muszę zbierać na lotnisko. O 13.50 wylot, z tego co pamiętam, czyli no tak 11 trzeba być. 11, bo tam jest jeden błąd z biletami, jakby imię, bo mam dwa imiona i one są napisane razem, a powinny być oddzielnie i dlatego chcę to wyjaśnić, żeby nie było problemów przy odprawie. Z cenami w sumie się trochę pomyliłem. Jest taniej niż na początku mi się wydawało. Na pewno taniej niż we Włoszech albo Francji. W sumie śmieszne, bo miasto jest naprawdę dowalone, a ceny są pomiędzy Europą Zachodnią, a właśnie Polską. Szybko przez pasy idę. W ogóle z Abu Zabi do Dubaju jest autostrada i ma 5 pasów. No tutaj też zresztą. Swiss Hotel. Już idę z powrotem do hotelu i będę powoli się przemieszczał w stronę lotniska. Lotnisko w Dubaju jest chyba jednym z większych na świecie w ogóle pod względem przepustu pasażerów. Śpię w tym hotelu Rowe i naprawdę w dobrej cenie, bo znalazłem po 350 zł za noc, a ma widok na Burj Khalifa. No i jest dodatkowo blisko centrum i blisko stacji metra. To jest dużym plusem, bo przecież Dubaj to ogromne miasto. Może na powrocie uda mi się jeszcze, nie wiem, zwiedzić Burj Al Arab albo jakiś to muzeum Dubaju. Chociaż wątpię, wtedy jeszcze mam jeszcze mniej czasu niż teraz. Wylądowałem w Katmandu. 52 kraj. Lotnisko wygląda jak stary dworzec PKS. I
idę w stronę centrum Katmandu. Musiałem uciekać wcześniej, bo strażnik w moją stronę podszedł. W ogóle jedno nagranie usunąłem, bo nie wiem dlaczego nie można było nagrywać. Ale jakiś mały jeden się sadził, do nosa mi sięgał, a ci strażnicy w mundurach nie mieli żadnego problemu. Ale usunąłem do bezpieczeństwa. Wylądowałem 23 stopnie. Jest naprawdę dobra pogoda. Mam wbitą elegancką wizę do paszportu. Na 14 dni albo 15, nie pamiętam. Za 30 dolarów amerykańskich. Czyli po obecnym kursie, no tak coś koło 140 zł. Jeszcze kartę SIM, która kosztowała 30 zł na właśnie 14 dni. Bo on 14 GB. To jest naprawdę dobra cena. Szukam teraz jakiegoś sklepu, żeby kupić picie i coś do zjedzenia, ale wszystko pozamykane, bo jest godzina 23. Trochę lipa, więc pewnie wrócę do hotelu. Tam mają kurczaka z ryżem za 9 zł. I wtedy... Jutro mnie czeka powtórka z rozrywki, bo o 9 mam wylot do Lublin. Czyli tak 7.30 trzeba być na lotnisku. Za to w Lublin to już zaczynam typowy trekking do Everest Base Campu. Mam nadzieję, że się uda, bo tam jest wysokość startowa 2800, a sam Base Camp znajduje się na 5,5. No i trzeba to dobrze rozegrać z aklimatyzacją. Ale mam nadzieję, że się uda. A jak nie, to wracam wcześniej do Indii. Bo Indie chyba mają wizę na przyjeździe dla nas. W sensie dla Polaków. Jestem już na lotnisku w Katmandu. Muszę uważać z nagrywaniem, bo wczoraj były problemy. Celnik do mnie podszedł i musiałem usuwać nagranie. Lecę do Lukli na 2800 metrów. I dzisiaj postaram się dojść do Hagding, chyba tak to się nazywa, na 2600, czyli 200 metrów w dół się schodzi. Bo jakaś tam aklimatyzacja i... Jest 8.20, o 9.00 wylot, dalej czekamy na bilety. Bo po prostu nie otwierają bramy. I nie wiem szczerze. Znaczy mi się wydaje, że po prostu taki kraj mają wywalone, ale lipa jak samolot odleci. To wtedy byłoby trochę przykro. Ale zobaczy się. Jestem dobrej myśli. W ogóle tu czekam jeszcze na wydrukowanie biletów, bo są w formie online, ale nie przyjmują w formie online, coś takiego. I trzeba pokazać, że ma się rezerwację na samolot, podejść do bramki jednej z tych, które tam są, w moim wypadku Yeti Airlines, i oni wydrukują bilet. Dopiero wtedy można wsiąść na samolot. No, biletu nie ma. Za 40 minut wylot. Już dostałem bilet. Tutaj. Ale lot przesunięty na 10.30 z 9.00. Więc czekam półtorej godziny. Generalnie mają ostro wywalone. Ale taki kraj. Thank you.
siadam powoli. Chyba tylko 30 osób leci, bo taki mały samolot.